Jesteśmy już na żywo. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj bardzo ciekawe tematy Tak. skupione wokół jednego z marszy, które przechodzą przez stolicę. To Marsze czy taki marsze? marsz, tak, to taki marsz, na którym są faszyści zapraszani, na który są zapraszani faszyści, neonaziści, patrioci i matki z dziećmi, oczywiście. Rodziny z dziećmi. No, są rodziny z dziećmi, co by nie mówić. Tak, są. A są też zapraszani przez organizatorów, faszyści z Włoch, faszyści z Węgier, ze Słowacji i neonaziści, którzy tworzą tak zwany czarny blok, który idzie w środku tego marszu. No, oni by się nie zgodzili, stwierdziliby, że nie są neonazistami, raczej autonomiczni nacjonaliści oraz, no chociaż tam jest trochę jakichś ludzi, których ciągnie do narodowego socjalizmu. No i przecież niosą ze sobą hasła o czystości rasy, wykrzykują wezwania do usuwania wrogów rasy i tym podobne kwestie. Zresztą mieli ze sobą w ostatnim czasie też symbole nazistowskie, więc dziwne, że nie identyfikują się jednocześnie z neonazizmem. Oj, to wszystko nie takie proste. No dobrze, witamy Państwa po raz kolejny. Dzisiaj, tak jak głosi temat, a właściwie tematy, które wymieniliśmy, o których będziemy dzisiaj mówić, wszystko kręci się wokół Marszu Niepodległości, wokół działaczy Marszu Niepodległości, wokół byłego szefa Marszu Niepodległości, obecnie a trochę wykopanego stamtąd, a trochę na własną, chyba na własne życzenie. On po prostu odszedł do PiS-u i w tej chwili z list suwerennej Polski startuje na posła. No i Bąkiewicza. dzisiaj porozmawiamy też o asystencie pana Bąkiewicza, czyli panu Tomaszu Kalinowskim, a każdy ma swojego Mateckiego. Zbigniew Ziobro ma swojego asystenta Mateckiego, a pan Bąkiewicz ma swojego asystenta Tomasza Kalinowskiego. Tak się składa, że obu pozwaliśmy i z jednym już wygraliśmy. Tak, natomiast pozwaliśmy Marsz Niepodległości, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, które organizuje, no i jedną z ich głównych, czy też sztandarowych, jednym z ich sztandarowych działań jest organizowanie co roku 11 listopada tak zwanego Marszu Niepodległości. Marszu, który jest, jak to mówił pięknie Robert Bąkiewicz, kiedy jeszcze był szefem tego marszu, to jest dzień, kiedy polscy patrioci pokazują na ulicach Warszawy to, co w nich najlepsze. Dzień dobry.
To były fragmenty znanej bitwy, w której brali udział polscy narodowcy, tak zwanej bitwy o Empik, która wybuchła w 2000, to był który? 2019 rok, z tego co pamiętam. I tak. Nie pamiętam, natomiast wiem, że mamy te nagrania dlatego, że byliśmy tam w środku. My co roku jesteśmy w samym środku Marszu Niepodległości i dokumentujemy to, co tam się dzieje i dlatego z pierwszej ręki mamy informację, kto tam jest, jak się zachowuje i proszę mi wierzyć, że to wydarzenie z patriotyzmem i z miłością do ojczyzny ma naprawdę niewiele wspólnego. Ten film został nagrany przez naszych pracowników, którzy byli oczywiście inkognito w trakcie marszu i sami możecie Państwo zobaczyć, jak wygląda ten patriotyzm podczas bitwy pod Empikiem. No cóż, no, wyznaczono także bardzo patriotyczne hasła. No jak co roku, idąc pod symbolami krzyża, niosąc wizerunki świętych katolickich na sztandarach, jednocześnie wzywają do, no najwyraźniej pewnie nie chcą jeździć rowerami, pewnie o to im chodziło, prawda? No, mamy też piękne nagranie Młodzieży Wszechpolskiej, która wychwala właśnie czystość rasy i życzy sobie tego, żeby w Polsce nie było murzynów i ciapatych. To były nagrania, które i to były ich okrzyki, które padały z ich ciężarówki. Później bardzo często przytaczaliśmy je w różnych postępowaniach sądowych. W momencie, kiedy Młodzież Wszechpolska twierdziła, że jest organizacją patriotyczną i nie ma nic wspólnego z rasizmem, supremacją białej rasy i z rasizmem czy faszyzmem, często pokazywaliśmy te nagrania. Robert Bąkiewicz, były już szef tego stowarzyszenia Marsz Niepodległości, wielokrotnie między innymi w sądzie wściekał się, jakobyśmy nazywali Marsz Niepodległości marszem faszystów. Nigdy nic takiego, niczego takiego nie robiliśmy, natomiast podkreślaliśmy jasno, że w Marszu Niepodległości biorą udział faszyści. Oprócz mnóstwa osób, które idą tam, być może ich nie zawsze zgadzamy się z nimi ideologicznie, natomiast są to osoby mimo wszystko, które biorą udział w tym Marszu Niepodległości zmanipulowani. Moim zdaniem zmanipulowani przez organizatorów. Idą tam rzeczywiście tymi całymi rodzinami, chcąc świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości. Natomiast tam idą ramię w ramię z organizacjami takimi jak ONR, z Forza Nuova z Włoch, która jest partią stricte, organizacją stricte faszystowską. Tutaj mamy na przykład taki piękny obrazek, to jest pogrzeb w Rzymie, jednego z działaczy, czy jednej z działaczek tejże grupy neofaszystowskiej Forza Nuova. Ta trumna została przykryta flagą nazistowską ze swastyką. Podobne zdjęcia pojawiały się z działaczami tejże grupy, którzy na przykład z działaczką, która nosiła koszulkę z takim napisem wyśmiewającym Holokaust i ofiary obozu w Auschwitz. I tacy ludzie są zapraszani na Marsz Niepodległości. Są co roku zapraszani. Konrad, oni nie są tylko zapraszani. Oni idą ramię w ramię z polskim prezydentem. Ja chciałbym przypomnieć, że właśnie ci faszyści, których widzieliśmy z tej organizacji, którą przed chwilą widzieliśmy, pochylonych nad trumną, na której była swastyka nazistowska, to są dokładnie ci ludzie z tej samej organizacji, szli ramię w ramię z Andrzejem Dudą, który szedł wtedy na marszu,
z Jarosławem Kaczyńskim, z panem Błaszczakiem i z wieloma innymi członkami polskiego rządu. Czy to się w głowie nie mieści, że w środku Warszawy, miasta zniszczonego przez nazistów, miasta, w którym naziści mordowali ludzi, członkowie polskiego rządu idą z nazistami z Włoch, razem w jednym marszu. Ja nie wierzę w to, że prezydent Polski, czy Jarosław Kaczyński, czy Błaszczak nie mają świadomości, z kim się pojawiają. To jest niemożliwe, żeby nie zdawali sobie sprawy, że idą z ludźmi, którzy gloryfikują nazistowskie swastyki. No zresztą tuż obok, zawsze na czele marszu, tuż obok flag na przykład Forza Nuova, czy też gości z Węgier, czy ze Słowacji, z partii Mariana Kotleby, gdzie no, to są ludzie, którzy się jawnie odwołują do spadkobierców rządu słowackiego, który kolaborował z hitlerowskimi Niemcami, który sprzedawał Niemcom swoich żydowskich obywateli. Ale idzie tam obok tego ONR i ktoś powie, no ale ONR jest przecież legalnie działającą w Polsce organizacją. Po pierwsze, ja cały czas nie rozumiem, dlaczego tak jest. Po drugie, to jest takie udawanie, że się nie widzi, jaki odcień ma ta zieleń, bo na tych proporcjach, bo ma bardzo brzydki odcień, który moim zdaniem wpada w brunatny. Bo zgniło brunatny. Tak, to jest organizacja, która wielokrotnie, jak wykazywaliśmy, publikowała, na przykład wychwalała nazistę, wychwalała SS-mana Leona de Grel na oficjalnych swoich stronach. Już nie mówię o takich wpadkach, jak wspomniany przez ciebie Tomasz Kalinowski, który de Grela miał na... To jest nazista, to jest ulubieniec Hitlera. To był ulubieniec Hitlera. To był nazista, oficer SS. Odpowiedzialny za mordy Słowian na terenie Białorusi, Polski, w Rosji. I takiego człowieka miał jeden z członków zarządu Marszu Niepodległości, były rzecznik prasowy ONR, Tomasz Kalinowski. On ustawił sobie zdjęcie neonazisty na tapecie po to, żeby go gloryfikować. Kiedy spotkaliśmy się z nim w sądzie, to było w trybie wyborczym, prawda? Kiedy spotkaliśmy się z nim w sądzie. Oczywiście wygraliśmy, podobnie jak z Bąkiewiczem. On tłumaczył, że on tak naprawdę, no nie podoba mu się to, że ten nazista mordował Słowian, natomiast podoba mu się to, że on był fajnym katolikiem. I że był antykomunistą. I to wystarczy, żeby po prostu takiego nazistę sobie traktować jako kogoś, w kogo się patrzy jak w obrazek. Jednocześnie to tak samo jakby stwierdzić, że ktoś wychwala Hitlera, bo uważa, że był takim świetnym malarzem. I taki Tomasz Kalinowski, członek zarządu Marszu Niepodległości, który gloryfikuje nazistę publicznie, organizuje polskie wydarzenie patriotyczne, które idzie w środku Warszawy po to, żeby uczcić martynologię narodu polskiego. Przecież to jest schizofrenia. To jest kompletnie coś, jakaś aberracja umysłowa, coś, czego w komedii żadnej nie dałoby się wymyślić. A na czele Marszu Niepodległości stoi Bąkiewicz, który wcześniej wziął udział w marszu, w którym nawoływano do mordowania osób pochodzenia żydowskiego. On szedł w tym marszu. Twierdzi, że on palił, ale się nie zaciągał. Szedł, ale nie krzyczał. W tych miejscach nie krzyczał. Dokładnie tylko w tych miejscach nie krzyczał, tam gdzie był akt oskarżenia. Jego koledzy krzyczeli i zostali skazani za to, natomiast w przypadku Bąkiewicza rzeczywiście nie udało się znaleźć ujęć z kamery policyjnej, które by pokazywały, jak krzyczy akurat te hasła. I to też jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że policjanci z Białegostoku filmowali cały ten marsz wtedy, w którym nawoływano do mordowania Żydów.
I sfilmowali dokładnie z kilku kamer każdy metr i każdą minutę tego marszu, z wyjątkiem dokładnie tego momentu, kiedy mogło być widać pana Bąkiewicza. No nie tylko Bąkiewicza, ale jeszcze też innych członków ONR-u. Jak wiadomo, nam się udało zidentyfikować trzech z nich i trzech z nich zostało skazane. Natomiast Marsz Niepodległości, tak jak wiemy, no wróćmy jeszcze na sekundkę. Dobrze, ja mam tutaj jeszcze takie patriotyczne zachowania uczestników tego marszu. Patrioci pełną gębą. Natomiast z Marszem Niepodległości, ze Stowarzyszeniem Przedstawicielami Marszu Niepodległości spotykamy się już w poniedziałek najbliższy, 9 października o godzinie 9:30 w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jest to pozew, nasz pozew cywilny dotyczący jednej z audycji, bo oprócz organizowania tego przymarszu patriotów przez Warszawę, Marsz Niepodległości, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zajmuje się także prowadzeniem, czy też zajmowało się, bo w tej chwili to jakoś się pokłócili z Bąkiewiczem, ja już w tej chwili nie wiem, do kogo należą, tak zwane media narodowe. Tak zwane media narodowe, czyli wówczas to był kanał na YouTubie, gdzie różni goście wymądrzali się na temat tego, kto ma prawo być prawdziwym Polakiem, a kto z tej Polski powinien wyjechać czym prędzej. Natomiast tu chodzi o jedną z audycji, w której uczestniczył radca prawny Jarosław Litwin, gdzie to jest taki prawnik, który był przez długi czas związany z Jackiem Międlarem i reprezentował go w różnych sprawach. Jacek Międlar... Z przestępcą Jackiem Międlarem, skazanym wielokrotnie. Tak, skazanym dzięki naszym zawiadomieniom w już wielu, wielu sprawach. Jackiem Międlarem, byłym księdzem, tenże Jarosław Litwin reprezentował go jako obrońca, jak widać niespecjalnie skutecznie. Jarosław Litwin pojawia się ciągle w sprawach, gdzie oskarżamy jakichś osoby, oskarżamy o przestępstwa dotyczące rasizmu i ksenofobii. I wtedy bardzo często tam nagle jako obrońca nic tego nizowego wyskakuje Jarosław Litwin. Natomiast on sam już w tej chwili za tenże udział w tym programie, za to, co tam wygadywał, został ukarany dyscyplinarnie przez Izbę, przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Odwołał się, złożył kasację do Sądu Najwyższego. Jakieś 2 tygodnie temu Sąd Najwyższy tę kasację odrzucił, wskazując, że jest bezzasadna. W oczywisty sposób bezzasadna, jak to określono, i Jarosław Litwin został już prawomocnie ukarany dyscyplinarnie za to, że między innymi w trakcie tego programu na antenie mediów narodowych mówił o, naruszał tajemnicę prawnika, tajemnicę radcy prawnego, który nie powinien mówić w trakcie trwającego postępowania o sprawach dotyczących jego, no, akurat jego klientki, a także za to, w jaki sposób się wypowiadał publicznie o biegłych, o prokuratorach, o sędziach. No tak, były to, powiedzieć, że były to mało pochlebne opinie, to nic nie powiedzieć, to naprawdę w ten sposób naruszył, tak zresztą jego koledzy
I ten sąd dyscyplinarny stwierdził, że naruszył w ten sposób powagę i etykę zawodu radcy prawnego. No, tak. Natomiast to tylko odprysk tej sprawy, dlatego że po tej audycji my zdecydowaliśmy się pozwać tą organizację, która do niej doprowadziła, czyli Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. I to właśnie to będzie przedmiotem postępowania, w którym będziemy uczestniczyli w przyszłym tygodniu. Tak, będzie, bo to jest tak, że oczywiście można nas krytykować i my krytykę znosimy, nawet taką krytykę, która jest mało konstruktywna, jest złośliwa, jest nastawiona na to, żeby, nie wiem, zrobić nam przykrość, prawda? I wszystko w porządku, dopóki ktoś porusza się w obrębie prawdy. Ale jeżeli zaczyna opowiadać o nas jakieś niestworzone historie, kiedy osoby, które mienią się dziennikarzami, tak naprawdę niespecjalnie znają swój fach, nie rozumieją prawa prasowego, w ogóle nie znają prawa prasowego, nie rozumieją tego, gdzie kończy się prawo do krytyki, a zaczyna się zwyczajne pomówienie, będziemy po prostu zwyczajnie stawać w obronie swojego dobrego imienia. I tyle, o czym w tym tygodniu już się przekona Robert Bąkiewicz, bo on także staje oddzielnie od tego swojego byłego już stowarzyszenia, którego był szefem. I to jest dla niego bardzo niewygodna sytuacja, dlatego że mamy środek kampanii wyborczej i sytuacja, w której Bąkiewicz będzie musiał stanąć przed sądem i poddać się w weryfikacji, nie jest dla niego specjalnie korzystna. Dlatego serdecznie zachęcamy media, dziennikarzy, organizacje albo po prostu osoby, które chcą jako publiczność przyjść i zobaczyć pana Bąkiewicza po prawej stronie sali sądowej, żeby się pojawiły. Proces będzie odbywał się w piątek w Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi. O godzinie 13. Czy masz gdzieś sygnaturę, Konrad, żeby podać? No, trzeba by było spojrzeć, nie pamiętam w tej chwili tej sygnatury. Zaraz ci powiem. To jest 2C185/22. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. Piątek, 6 października, godzina 13. Podkreślamy, Warszawa-Praga, żebyście Państwo nie przyszli w Aleję Solidarności. Natomiast inna ciekawa rzecz, właśnie dzisiaj złożyliśmy, znaczy prawniczka, która reprezentuje Angelikę Domańską, złożyła skargę na bezczynność sądu, dlatego że no właśnie, w 2020 roku, w październiku, 25 października 2020 roku na schodach Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie odbyła się pewnego rodzaju, to były dni po, znaczy, protestów przeciwko temu skandalicznemu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego możliwości przerywania ciąży. I wówczas na wezwanie naczelnika prezesa Kaczyńskiego Robert Bąkiewicz zwołał grupę swoich kolegów, wszyscy ubrani w takie wojskowe, militarne uniformy, zamaskowani, stanęli na schodach tego kościoła i zaczęli atakować ludzi. Uznali się za obrońców kościoła, tak się mienili, i przyznali sobie prawo do tego, żeby działać jak bojówki, żeby wyręczać de facto policję, bo to policja jest od tego, żeby wprowadzać jakikolwiek porządek i tak dalej. Ja mam wrażenie, że to miało jednak troszeczkę, że to wyglądało troszeczkę inaczej. Oni dokonywali selekcji ludzi po prostu. Stanęli na schodach kościoła, później stanęli też w kościele i prowadzili selekcję, kto do kościoła może wejść lub kto do kościoła może nie wejść.
To jest bardzo złe skojarzenia budzi, tym bardziej, że później ta selekcja odbywała się jeszcze też na terenie, już na w środku w kościele, gdzie bojówki złożone z większości z byłych ONR-owców przechadzały się wśród wiernych, którzy weszli do świątyni, następnie wyłapywali niektóre z tych osób i wyrzucali je przemocą, siłą z kościoła. I robili to w taki sposób, że właśnie Angelikę Domańską po prostu zrzucili ze schodów. Zepchnęli drobną filigranową dziewczynę, kilku mężczyzn zepchnęło ze schodów, tak, że uderzyła głową o beton. Tak się zachowywali. Ciągnęli ją po posadzce przez cały kościół. Bo uznali, że nie podoba im się w jej obecność w kościele, mimo że ona nic złego tam nie robiła. I postanowili ją wyrzucić z kościoła, dokonując selekcji. Ciągnąc ją za nogi po posadzce, przez cały kościół. Po tym, jak uderzyła... Ciągnąc ją ze schodów, to jest takie, zresztą takie zdjęcie, gdzie widać Roberta Bąkiewicza. Popatrz się na jego minę. Na minę mężczyzny, który jest o głowę, więcej niż o głowę, wyższy od drobnej kobiety, który ją szarpie za ramię, za chwilę ją zrzuci ze schodów, tak że ona uderzy głową o chodnik. I kiedy Angelika Domańska uderzyła głową o chodnik i straciła przytomność, Bąkiewicz nie zainteresował się, nie spróbował jej podejść, nie pomóc, nie próbował jej udzielić pomocy, nie próbował jej ratować, sprawdzić, czy ma czynności życiowe. Po prostu odwrócił się na pięcie razem ze swoimi kolegami i z takim wyrazem twarzy, jak tutaj widzimy, z jakąś nieukrywaną satysfakcją, radością z zadawania przemocy, wrócił dalej dokonywać selekcji ludzi przy wejściu do kościoła. Ja pamiętam, to były czasy pandemii. Nie wskazuje na to, bo oczywiście brak maseczki u Bąkiewicza. Natomiast co ciekawe, Bąkiewicz w pewnym momencie tę maseczkę założył, ale założył ją raczej, żeby zamaskować się, żeby się ochronić. Ja to oglądałem leżąc w domu, chorowałem na COVID, nie mogłem tam pojechać pod kościół, natomiast mnie szarpało, jak widziałem to, co ci bojówkarze od Bąkiewicza tam robili. To było coś okropnego, zresztą może sami Państwo zobaczcie. Proszę bardzo, i Bąkiewicz zakłada, zaraz się zamaskuje, przygotowując się do... Sami zobaczcie. Mnie zadziwia to, że policja nie reaguje na coś takiego. Przynajmniej go powinien natychmiast zatrzymać. No, w sprawie zachowania policji w tej sprawie toczyło się odrębne postępowanie. Zaraz. Policja mówi, że... Może pan powtórzyć? Może pan to powtórzyć? Teraz... Co to jest zgromadzenie przez tych pajaców zrobione? Teraz te pajace mogą wynosić ludzi, mogą atakować ludzi. Przed chwilą oficer policji powiedział, że nie będą interweniować, nie będą nikogo wynosić, ale jeżeli tutaj ci te pajace tutaj od Bąkiewicza będą chcieli wynosić, to proszę bardzo, niech wynoszą. I policjanci nie będą im przeszkadzać. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. To już nie jest to... faszyści, policja, jedna koalicja... Policjanci dopuszczają do już jawnej przemocy. Pan już dosyć tu nagrał, dziękujemy panu, dobrze? Ale, a pan, proszę pana, dlatego, że mamy prawo takie odprawności. Proszę, weź policję. Nie, ale nie, w ogóle nie ma policji. Rozumie pan, co do pana... Ale to jest prywatne miejsce, rozumie pan? Jest prywatne, parafii. To niech przyjdzie właściciel mi to powie. Parafii, a my mamy... To panu się tak wydaje.
księdza proboszcza. Ja się nazywa ksiądz proboszcz. Na stronie internetowej pan czyli znajdzie. Ja Zygmunt Berdychowski. A ja jestem Zygmunt Berdychowski. Przez księdza proboszcza i prymasa proboszcza, żeby tu proszę, tak. Proszę, proszę, panowie. To jest teren prywatny. Panowie, bo was wyrzucimy stąd. To jest teren prywatny. Wezwijcie policję. Chcecie scenę, prawda? Jak policja wyprowadzi, natychmiast wyjdę. Tak? A z jakie, proszę bardzo. Każde polecenie policji, każde polecenie policji wykonam. Wolne kreska media. Każde polecenie policji wykonam. Wolne media, czy to żart? Możecie pan żartować, tak. A pan proszę, proszę. A pan, proszę pana, proszę wezwać policję. Dobrze, czyli pan nie ma. Przed policją się, przed policją się wylegitymuje się przez policją. Wylegitymuje się przez policją. Wylegitymuje się przez policją. Bartek, tego pana wyprosi. Wylegitymuje się przez policją. Zostawić tego pana też. Wylegitymuje się przez policję. Proszę policję. Proszę odejść. Proszę. To jest proszę policję. Panowie policjanci! Panowie policjanci! Czy nie reagujecie na przemoc? Policjanci! Policjanci! Tak wygląda państwo pisowskie. Tak wygląda państwo pisowskie, w którym grupa bojówkarzy od, jak go ładnie nazwał Newsweek, kastet Kaczyńskiego, Robert Bąkiewicz. On się zachowuje tak, jakby on tam reprezentował władzę. To jest coś niewiarygodnego. Człowiek, który legitymuje dziennikarzy, mówi swoim bojówkarzom, że mają wyrzucić ludzi, a ci to robią na oczach policji. A policja stoi i się przygląda temu bezradnie. Później myśmy doprowadzili do wszczęcia postępowania w tej sprawie. Ono się toczyło, policjanci tłumaczyli się, że przełożeni wydali im rozkaz, że mają nie reagować. Stwierdzili, że na terenie kościoła najwyższą władzę sprawuje w Polsce ksiądz. Ksiądz. Ksiądz jest, w związku zdaniem tych policjantów, którzy zeznawali później w śledztwie wewnętrznym, kościół jest miejscem eksterytorialnym, on nie należy do państwa polskiego i oni tam nie działają, tam wydaje polecenia ksiądz, proboszcz, który ma swoich bojówkarzy w postaci Bąkiewicza i jego kolegów i oni tam mogą robić co chcą, mogą bić, zrzucać ze schodów, dokonywać selekcji, przywłaszczać sobie przedmioty, tak jak widzieliśmy przed chwilą, Bąkiewicz wyrwał kobiecie jej własność i przez chwilę ją przytrzymywał, później wyrzucił. Tak jest wyedukowana polska policja w państwie pisowskim, w taki sposób wyobraża sobie funkcjonowanie państwa. Nie wiem, czy wyedukowana, to jest kwestia pewnego rodzaju przekonania ich, że najwyższą władzą jest prezes najwyraźniej. No, i ksiądz prezes, i ksiądz proboszcz, oczywiście. No, przecież. Natomiast babcia Kasia, czyli Katarzyna Konstantin, którą widzieliśmy, która została przez bojówkarzy Bąkiewicza tam zrzucona ze schodów, też poturbowana, wniosła akt oskarżenia w tej sprawie i ten akt oskarżenia zakończył się skazaniem Bąkiewicza. Tylko Bąkiewicza, dlatego że on nie wskazał, kto tam jeszcze był. Tam ta reszta tych osób była zamaskowana. On stwierdził, że najprawdopodobniej, że on nie wie w ogóle, kto to był. Jacyś koledzy przypętali się. Natomiast sam Bąkiewicz został skazany na karę 1 roku prac społecznych, ograniczenia wolności wraz z obowiązkiem świadczenia bezpłatnych prac społecznie użytecznych. Może więc wreszcie zacznie robić coś pożytecznego. Ja bardzo chętnie go zobaczę, jak zamiata ulicę. Oraz 10 000 zł nawiązki dla babci Kasi. Ale niestety wyrok ten się jeszcze nie uprawomocnił. Bąkiewicz, z tego co wiemy, odwołał się od tego wyroku. W efekcie PiS stawiło go na swoje listy wyborcze i Bąkiewicz ucieka w tej chwili w immunitet, mówiąc kolokwialnie. Mam nadzieję, że on nie uzyska tego mandatu poselskiego, bo zobaczyć kogoś takiego w Sejmie, to co, może zacznie stawać w drzwiach Sejmu i wpuszczać tylko tych posłów, którzy mu się podobają. Natomiast to nie jest jedyna sprawa z Bąkiewicza związana z tą sytuacją, dlatego że my postanowiliśmy reprezentować tą bitą i krzywdzoną dziewczynę, która tutaj widać na zdjęciach, jak jest pchana przez
przez Bąkiewicza. Poprosiliśmy zaprzyjaźnioną z nami panią mecenas, która się sprawą zajęła i która wykonała wszystko tak, jak trzeba. To znaczy przygotowała odpowiednią skargę, wniosła ją do sądu i byliśmy przekonani, że no to jest kwestia pół roku, roku do momentu, kiedy Bąkiewicz stanie na ławie, zasiądzie na ławie oskarżonych i odpowie za swoje czyny. Niestety myliliśmy się. No właśnie, mijają właśnie 3 lata i w sprawie nic się nie stało. Znaczy, stało się, został wyznaczony sędzia, sprawa trafiła do sądu, sędzia został wyznaczony i maszyna się zacięła. Sędzia postanowiła po prostu sprawy nie rozpoczynać, nie ogłaszać pierwszej rozprawy. Najpierw pani mecenas składała, pani mecenas Alicja Springer, która reprezentuje w tym procesie na naszą prośbę Angelikę Domańską. Najpierw składała takie ponaglające pisma, starając się to załatwić w pewien sposób, no nie wiem, polubownie to źle, tak łagodnie. Natomiast no, ja z nią rozmawiałem niedawno i powiedziałem, że to naprawdę to już jest przesada. 3 lata od zdarzenia nie ma nawet wyznaczonego pierwszego terminu, a wiemy, że ten pierwszy termin zostanie wyznaczony pewnie za 8 miesięcy albo za rok, bo takie są terminy w warszawskich sądach. I nic w tej sprawie nawet nie drgnęło. Więc właśnie dzisiaj opłaciłem, bo trzeba to opłacić, opłaciłem złożenie skargi na bezczynność. No i zobaczymy, jak to zadziała. To są 2 procesy karne, w których będzie sądzony lub był sądzony pan Bąkiewicz. Natomiast nasz proces to proces cywilny. Zaleta tego jest taka, że on się odbędzie już w piątek, więc tutaj nie będziemy musieli czekać tak długo, jak sądzie Warszawa Śródmieście. A nawet gdyby jakimś dziwnym trafem Bąkiewicz został posłem, to i tak go to nie uratuje, bo immunitet nie chroni przed pozwami cywilnymi, w związku z tym będzie musiał tak czy inaczej odpowiadać. Natomiast taka śmieszna rzecz, Bąkiewicz postanowił pozwać Macieja Sztura za słowa, które Maciej Sztur, aktor, właściwie nie on wypowiada, tylko postać grana przez niego w filmie Agnieszki Holland. W filmie Agnieszki Holland Zielona granica. I tam padają ponoć, ja jeszcze nie widziałem tego filmu, jak tylko obejrzę, to podzielę się z państwem swoimi wrażeniami z tego filmu, ale tam padają podobno takie słowa, że postać grana przez Macieja Sztura, przez aktora, mówi o Marszu Niepodległości, że to marsz nazistów. Tak przynajmniej twierdzi Robert Bąkiewicz. Nie jestem w stanie zweryfikować jego słów na razie. A co do jego prawdomówności mam spore... Mogę mieć na podstawie tego, co już słyszałem z jego ust na swój temat, na przykład mogę mieć spore wątpliwości. Więc nie wiem, co tam naprawdę padło, natomiast... Ale Konrad, zaczekaj, może my tutaj sobie dworujemy, a człowiek ma poważne problemy. Nie wiem, czy przypominasz sobie przesłuchania w pana Bąkiewicza przez policję z Pruszkowa i z Białegostoku, kiedy okazało się, że pan Bąkiewicz, kiedy przyjechał na marsz do Białegostoku, w którym właśnie na ten marsz ONR-owców, podczas którego nawoływano do mordowania Żydów, to okazało się, że on nie pamięta, z kim tam się pojawił. Okazało się, że on pojawił się w Białymstoku, jechał tam jakimś autobusem, ale nie pamiętał, jaki to był autobus, gdzieś wsiadł do tego autobusu, natomiast nie pamiętał ani z kim jechał, ani kolegi, z którym siedział, a okazało się, że w ogóle on w tym autobusie to nie znał żadnego czy innego człowieka. Mamy to na papierze, mamy kopię tych zeznań. Okazuje się, że Bąkiewicz może mieć naprawdę poważny problem z pamięcią. On na przykład nie był w stanie rozpoznać ludzi, z którymi szedł na marszu. Policja mu pokazywała film,
a się okazało, że on po prostu nie jest w stanie zidentyfikować żadnego innego Enerosa. On nawet nie wiedział, jak nazywa się kolega, z którym on jechał w autobusie. Ale kolega tam, główny oskarżony i skazany Jarosław R., to jak później twierdził Robert Bąkiewicz, jego serdeczny przyjaciel od lat. Ale nie zna nazwiska tego przyjaciela. Tak, ale nie mógł sobie przypomnieć jego nazwiska, nie potrafił go rozpoznać, kiedy puszczano mu ten film. Więc rzeczywiście, ja myślałem, że to tylko kwestia tego... No, stresu po prostu, nie, no... Raczej tego słynnego krużganka oświaty, który najwyraźniej nie zawędrował pod strzechę pruszkowskiego domu Roberta Bąkiewicza. Natomiast to chyba nie chodzi o wykształcenie i to, że nie rozumie, nie odróżnia aktora od postaci, którą gra, tylko być może jakieś rzeczywiście problemy z percepcją rzeczywistości. No, to może być, należy współczuć panu Bąkiewiczowi. Ja to nie wiem, Jak jutro przestanę cię rozpoznawać i zacznę pytać, kto to jest ten człowiek, który tutaj się pojawia w tym okienku. To się poczujesz jak pan Bąkiewicz. Może zacznę pukać tutaj w ten ekran, żeby dać ci jakiś znak, bo być może to jest prawdziwa osoba, która została tutaj zamknięta. Nie, żartujemy sobie, natomiast ten pozew przeciwko aktorowi z powodu roli, jaką gra, jest czymś tak absurdalnym, że to się w głowie nie mieści. To dzieci krzyczą, idąc do teatru lalkowego, krzyczą, żeby do księżniczki, żeby uciekała przed smokiem, bo one biorą to jeden do jednego, ale jak się jest... Bąkiewicz jest na tym samym poziomie. To jest osoba, która najwyraźniej... Nie, dobra, żartujemy sobie, ale tak naprawdę chodzi pewnie o to, że chciał sobie zapunktować przed wyborami właśnie przy okazji tego całej nagonki na film, więc postanowił i on się jakoś dołączy. I ja też chcę. I tutaj myślał i wymyślił, że pozwie aktora za słowa, które wypowiada jego postać. Dobrze, że nie zauważył, jakie jeszcze role grał Maciej Sztur, bo nie daj Boże jakiegoś mordercy, to by go podał do prokuratury, że Maciej Sztur kogoś zamordował. No niestety, mamy takie wrażenie, że tacy ludzie jak Bąkiewicz, jak Andruszkiewicz, jak Matecki, oni wiedzą, że jeśli PiS nie wygra wyborów, to oni będą mieli ogromne problemy. I dla nich to jest być albo nie być. To jest rzut na taśmę. Jak patrzymy w tej chwili, jak zachowują się ci ludzie, jak poniżają się, jak zachowują się w sposób niegodny, w sposób, wydawałby się, nikt, kto ceni samego siebie, nie potrafiłby się tak poniżać. To widać, jak wielki jest lęk w tych osobach, jak bardzo boją się, że PiS może przegrać te wybory. Ja nie chciałbym być w skórze Mateckiego, nie chciałbym być w skórze Andruszkiewicza. Tam ruszy postępowanie dotyczące fałszowania podpisów. Jeżeli chodzi o Mateckiego, na pewno ruszy postępowanie dotyczące śmierci jednego z dzieci, w którym gdzieś tam się pojawia nazwisko Mateckiego. Bąkiewicz na pewno będzie miał te dwie sprawy dotyczące ataku na kobiety. Oni wiedzą, że albo PiS, albo ogromne problemy. Tak, to jeszcze tak tylko na koniec to, co mnie dzisiaj trochę ubawiło, a trochę przeraziło, to ten wpis na Twitterze Janusza Kowalskiego, który zapętlił 7-sekundowy taki fragment filmu, gdzie to jest film, który pokazywał, jak idzie cały ten marsz Miliona Serc, ile tam osób idzie. On sobie wziął taki fragmencik z samej końcówki, jak już tam szli jacyś ludzie, którzy szli na samym końcu, wiadomo, że już na końcu to jest rozrzedzone. Znalazł ten fragment, zapętlił te 7 sekund, tak leci na jego Twitterze, jako, i on to pokazuje jako dowód tego,
że ta frekwencja była niska, jednocześnie nazywając tych ludzi hejterami. I myślę, że uczestnicy tego marszu powinni go jak najbardziej pozwać. No i przerażające jest tylko to, że albo rzeczywiście oni mają jakieś dane i ich wyborcy łykają tak toporną propagandę, albo co innego i taki Janusz Kowalski po prostu swoich wyborców uznaje za tak kompletnych idiotów. I ja naprawdę nie wiem, która z tych opcji jest gorsza. Ja się obawiam, że prawdziwe są obie. Możliwe. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia jutro. Zapraszamy Państwa w piątek na rozprawę przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. To naprawdę warto się tam pojawić w sądzie okręgowym dla Warszawy Pragi. Ja tam będę. Jeszcze raz, do zobaczenia.